Cześć i czołem, szanowni państwo, siadamy i czytamy na przerwę świąteczną, bo to ostatni odcinek przed świętami, trzy straszydełka. Zaczniemy od tego, że sztuczna inteligencja osiągnęła poziom ludzki, poziom wysokoludzki w kolejnej dziedzinie. Tym razem jest to negocjowanie, działanie strategiczne, udawanie człowieka, mówienie jak człowiek, a wszystko w kontekście podbijania państw. Nie mamy się czego bać, spokojnie. Następnie pomówię o samoleczących się materiałach, z których zostały wykonane samoleczące się roboty. Można je dźgać, ciąć żyletką, a one się same zaleczą. A na końcu, żeby uspokoić troszeczkę, pomówię o tym, w jaki sposób rekiny zostały wyposażone w sprzęty badawcze, żeby stać się, no właściwie co, naukowcami, stać się badaczami. Rekiny zostały wynajęte do tego, żeby za nas badały pewne zjawiska morskie, oceaniczne. No i tak się będziemy bawić. Kawka w dłoń, siadamy i czytamy. Ach, ta sztuczna inteligencja. Wiem, że niektórzy nie lubią tego określenia, ale zawsze mówię w takich sytuacjach, mam podkładkę. Autorzy tego badania piszą Artificial Intelligence, po prostu AI. Więc nie będziemy się rozdrabniać. Sztuczna inteligencja. W tym przypadku, o czym mówimy? Mówimy o grze Diplomacy. Zaraz wam powiem, co to jest pewna gra online, w której i twórcy tego algorytmu połączyli ze sobą modele językowe z rozumowaniem strategicznym. Więc tak błyskawicznie w 30 sekund mamy grę online, w której wcielamy się w osobę przewodzącą jakimś państwem, jakąś konfederacją państw. Mamy taką mapkę i na tej mapie decydujemy, co podbić, kogo podbić. Czyli wydawałoby się gra strategiczna, ale tu jest pewien jeden istotny haczyk, a mianowicie taki, że w czasie tej gry trzeba komunikować się z innymi graczami. Standardowa liczba graczy, ja w to nigdy nie grałem, ale standardowa liczba to jest podobno 7 i większość ciekawych rzeczy dzieje się za kulisami, gdzie gracze się ze sobą zgadują. Na przykład, słuchaj, pomóż mi pokonać tych i tych, a ja ci za kilka lat pomogę zdobyć tamto i tamto państwo, najedziemy wspólnie na tamto i terytorium, wycofaj się, a ja wtedy tam wejdę. Czyli trzeba się porozumiewać zwykłym ludzkim językiem. I to jest, słuchajcie, coś troszeczkę innego jednak. Można by pomyśleć, kolejna gra podbita przez sztuczną inteligencję. Mieliśmy te szachy, mieliśmy Go, mieliśmy StarCrafta, mieliśmy dużo innych. Co jest tutaj istotnie nowego? Istotne tutaj właśnie jest to, słuchajcie, language models, model językowy, czyli to coś musiało gadać jak człowiek. To coś nazywa się Cicero, od Cicerona, Cicero. No i Cicero rozegrał 40 gier online, anonimowo, nie było nigdzie wyjaśnione, że to jest sztuczna inteligencja. I nie została rozpoznana, czyli później przeprowadzono krótkie tam rozmowy z ludźmi, którzy rzeczywiście grali z Cicero i się nie zorientowali. Czyli można by w zasadzie powiedzieć, że Cicero zdał w tym konkretnym zastosowaniu test Turinga. Dla niewtajemniczonych test Turinga to jest test wymyślony przez jednego z ojców chrzestnych współczesnego komputera i programowania, Alana Turinga. Jeśli coś zachowuje się nie do odróżnienia, jeżeli coś pisze nie do odróżnienia od człowieka, to zdaje test Turinga w największym uproszczeniu. No więc tak wygląda tło. Co trzeba było zrobić, żeby dało się coś takiego zrobić? Więc mamy rzeczywiście tutaj dwie rzeczy. Language model i strategic reasoning. Model językowy to jest takie ogólne określenie na reprezentację języka, języka naturalnego. Jest dużo konkretnych narzędzi w tym wszystkim, ale one wszystkie w zasadzie opierają się na czymś, co staje się ostatnio bardzo głośne. Może o tym słyszeliście, że są takie czaty, z którymi można sobie porozmawiać ludzkim językiem i będą one odpowiadały. No tym, co odpowiada za umiejętność wypowiadania się w języku ludzkim, zwykłym, są właśnie modele językowe. To są tak naprawdę, no to są sieci neuronowe, czyli te takie komputerowe muszczki, szkolone, uczone, czyli mówimy tu o uczeniu maszynowym. To są samouczące się komputery, jakbyśmy powiedzieli 70 lat temu, które są uczone na olbrzymich zbiorach rzeczywistych tekstów. Czyli wrzucamy tam setki milionów słów, ale nie w postaci worka słów, tylko w postaci tekstów. I on się uczy na tej podstawie, jak się używa języka. Tak to wygląda w największym uproszczeniu.
W tym przypadku bardzo dużo pieczołowitości zostało włożone w to, żeby ten model językowy dobrze sprawdził się w tym konkretnym zastosowaniu. To nie jest, warto to podkreślić, to nie jest taka magiczna sztuczka, że naciśniemy ucz się, a on potem pięknie mówi w każdym zastosowaniu. Twórcy tego badania, nawiasem mówiąc, wywodzący się ze stajni Meta, czyli to są ci ludzie, Meta to jest nowsza wersja organizacji Facebook, ci ludzie włożyli dużo wysiłku w to, żeby to podszkolić pod zastosowanie w dyplomacji. Na przykład szkolili ten swój model językowy na, jeśli się nie mylę, setkach tysięcy wypowiedzi graczy w dyplomacji. Udało im się dotrzeć, udało im się wydobyć konwersacje pomiędzy graczami w dyplomacji, więc to coś uczyło się pewnego specyficznego sposobu porozumiewania się prawdziwych ludzkich graczy w dyplomacji. To była jedna sztuczka. Druga sztuczka to no właśnie strategic reasoning. To nie zajmowało się tylko gadaniem, ale też jednocześnie zajmowało się tworzeniem planów strategicznych. Czyli tam były dwa zasadnicze moduły. Jeden to jest ten moduł językowy, dzięki któremu to umie gadać jak człowiek, umie świetnie udawać człowieka. Jak widać, w takim zastosowaniu nie do odróżnienia. Drugi moduł strategiczny. To też wymaga rozumienia języka, dlatego że ten moduł strategiczny na przykład zawierał takie coś jak co w najbliższych kolejkach będzie prawdopodobnie chciał zrobić gracz ten i ten i ten i tamten. Przeciwnicy, co będą mogli chcieć zrobić i w związku z tym, co ja mógłbym chcieć zrobić. A żeby się to zorientować, no trzeba na przykład analizować wypowiedzi. Czyli te rzeczy są ze sobą powiązane. Moduł strategiczny pytał czasami, ten moduł analizujący język potoczny. Tutaj mamy takie i takie wypowiedzi gracza numer 3. Jakie będą prawdopodobnie jego plany na najbliższe kolejki? Następnie, biorąc pod uwagę sytuację na planszy, zobaczcie sobie zresztą, jak to wygląda, jakie będą prawdopodobnie następne kroki i jakie powinny być moje kroki. I później ten moduł pyta ten moduł językowy, ok, w rozmowie z graczem numer 3, graczem numer 4, jak powinienem gadać, żeby zrealizować swój cel. No, więc ten moduł językowy został uzupełniony o coś, czego zwykle w nim nie ma, a mianowicie takie życzenie. Słuchaj, module językowy, mam do ciebie taką prośbę, wygeneruj mi taką wypowiedź, która pozwoli mi zrealizować ten i ten cel strategiczny. Czyli, po co to wszystko mówię? Wokół sztucznej inteligencji i wokół tych właśnie modeli językowych jest bardzo dużo dzisiaj mitologii. A ja chciałbym przy okazji wam pokazać, że owszem, jest to zdolne do naprawdę niebagatelnych sukcesów, do zachowywania się nie do odróżnienia jak człowiek i do niezłego funkcjonowania w tej grze, ale za jaką cenę? Za cenę naprawdę mnóstwa grzebania się w tym kodzie, pisania specjalnych modułów, programowania. To nie jest maszynka, którą naciśniemy, naucz się tego i tego i ona się tego i tego nauczy. To była wielka grupa programistów, inżynierów, którzy mnóstwo musieli wymyślić, żeby to w ten sposób działało. Jakiego typu może, żebyśmy też sobie zobaczyli, jakiego typu to są wypowiedzi, żebyśmy też... średnio 292 wypowiedzi na grę. Czyli w trakcie przeciętnej rozgrywki taki Cicero musiał przeczytać i napisać przeciętnie 292 wypowiedzi. Czyli rzeczywiście to jest gra w dużym stopniu opierająca się na gadaniu. Tu macie przykładowe plany strategiczne i pod spodem przykładowe autentyczne dialogi pomiędzy tym algorytmem a ludzkimi graczami. Na przykład po lewej stronie mamy England, to jest Cicero. Mind supporting Eddie Bell, czyli czy miałbyś coś przeciwko mind, do you mind supporting Eddie Bell? Albo typowa inna wypowiedź. Eddie Bell to są nazwy jakichś tam grup na mapie. Do you wanna support my convoy to Bell? With Italy going aggressive, France will fall quickly and you can make gains of both Russia and France. Widzicie po lewej stronie? Czyli czy chciałbyś wesprzeć mój wypad na Bell? Pewnie Belgia. Jeśli Włochy będą agresywne, to Francja szybko upadnie i możemy szybko się tam zrobić postęp zarówno kosztem Rosji, jak i Francji. Czyli widzicie, to są normalne wypowiedzi pisane normalnym ludzkim językiem, jeszcze takim skrótowym. I tam są też podawane przykłady dialogów, w których wygląda na to, że ludzie się tam nie za bardzo orientowali. No więc widzicie, wynik tego jest taki, że po rozegraniu tych 40 partii
Wynik numer jeden jest taki, że nikt się nie zorientował, czyli w późniejszych rozmowach, w trakcie gry nie było na przykład, że hej, hej, coś jest nie tak. Gdyby on pisał naprawdę kiepsko, to w czasie gry ktoś by tam się oburzył, że to jakaś jest bzdura, że to jakieś tam coś jest nie tak. Że to bot pisze. To jest wynik numer jeden. Wynik numer dwa jest taki, że taki czysto jakościowy, że znalazł się ten bot, ten algorytm Cicero w górnych 10% najlepszych graczy w tabeli online, bo to jest gra online, w tabeli online wszystkich graczy, którzy rozegrali więcej niż jedną grę. To jest taka miara w tej grze. Czyli mamy tabelę ligową wszystkich, którzy w tę grę grają. On się znajduje obecnie w górnych 10% po rozegraniu 40 gier, czyli nieźle. Cóż powinniśmy o tym sądzić? No, słuchajcie, to, że komputery potrafią planować strategicznie, że potrafią działać strategicznie, to już wiemy. Tutaj myślę najbardziej istotne jest to, że ten język był tam potrzebny. 290 wypowiedzi musiało zostać przeczytanych i wygenerowanych i tutaj koordynacja, planowanie, przewidywanie działań, wpływanie, elementy negocjacji, elementy stosowania języka perswazyjnego. To wszystko tu musiało wystąpić, bo w przeciwnym razie by się nie udało. To jest po prostu tego typu gra. Więc jeżeli chodzi o test Turinga, czyli test udawania człowieka, zdany tutaj. Natomiast w tym ścisłym zastosowaniu, jeżeli przyjrzycie się tym wypowiedziom, to zorientujecie się pewnie, że one są jednak pisane pewnym specyficznym, skrótowym językiem. To nie są rozmowy o życiu i śmierci, to nie są rozmowy na dowolny temat, to są krótkie komunikaty. Gracze w tego typu grach mają tendencję do takiego upraszczania i standaryzowania wypowiedzi. To są takie dosyć jednak mechaniczne wypowiedzi. Więc gdzieś tam powolutku zbliżamy się już do swobodnego posługiwania się językiem potocznym. Natomiast w tym konkretnym przypadku jednak jest to dosyć ograniczony język. Autorzy piszą dosyć otwarcie o tym, że były takie momenty, kiedy ich algorytm wypluwał z siebie wypowiedzi trochę takie niezrozumiałe, chaotyczne. Natomiast słusznie zauważają, że ludziom też się to zdarza. Wiecie, to się dzieje szybko. Ci ludzie siedzą tam, klikają, klepią w klawiaturę. Czasami każdemu się zdarzy coś tam poplątać. Więc bardzo ważna rzecz. To ma osiągnąć poziom ludzki. A poziom ludzki w takich grach to też jest poziom, w którym czasami zdarzają się kiksy, dziwne wypowiedzi, niezrozumienie jakiegoś pytania. Także, no, powiedzmy tak. I tyle. I tak to będzie, słuchajcie, to będzie sobie z nami niedługo mogło po prostu gadać. I my będziemy sobie po prostu mogli z tym niedługo gadać. I co wtedy? A następnie dla odmiany użycie słowa inteligentny, które ja osobiście uważam za nadużycie, żeby było śmieszniej. Cóż my tu mamy? Autonomous Self-Healing Optical Sensors, czyli autonomiczne, samouczące się czujniki optyczne. Damage Intelligent. Oni używają w tym artykule określenia Damage Intelligence, czyli inteligencja uszkodzeniowa. O ile ja sam nie mam nic przeciwko nazywaniu różnych rzeczy inteligencją, to oni tutaj troszeczkę jadą. Zrobili fajną rzecz, ale po co oni w to ładują tę inteligencję? Okej, co zrobili? Zrobili robota, zobaczcie go sobie zresztą. Tak wygląda na zdjęciach, taki łazik czteronożny, a za chwilę zobaczycie sobie, jak wygląda, kiedy łazi i jak wygląda, kiedy jest niszczony przez tych ludzi. W praktyce chodzi o opracowanie materiału. To jest artykuł głównie materiałoznawczy. Materiału, który sam się leczy, sam naprawia uszkodzenia. To samo w sobie nie jest nic nowego. Są już tego typu materiały, to są różnego rodzaju polimery, które mają taką zdolność, że kiedy się je uszkodzi, to one potem, jeśli tylko dwie uszkodzone powierzchnie zetkną się ze sobą, to się zaleczy. Więc samo w sobie to nie jest tak naprawdę coś, co oni wynaleźli. Natomiast oni to umiejętnie zastosowali, więc pomyślałem, że skorzystam z okazji i troszeczkę wam opowiem, jak działają te rzeczy samoleczące się, mimo że, tak jak mówię, to nie jest typowo nowinka, tylko coś, co jest. Tak wygląda taki blok takiego materiału. To jest polimer, tak? Konkretnie należy do elastomerów, czyli jakbyście się zastanawiali, no jedna z cech jest taka, że jest elastyczny. I co widzimy tutaj na powiększeniu? To jest miejsce przecięcia. Zobaczcie, powiększamy sobie to miejsce, gdzie nastąpiło przerwanie, przecięcie.
to się otwiera i tam są takie narysowane takie włókienka. Co to są? No polimer. To jest coś, co się składa z jakichś tam, no w tym wypadku to są łańcuchy, długie, długie cząsteczki. W tym przypadku jest samoleczące. Jak to się uzyskuje? Uzyskuje się to w ten sposób, że w tym, wyobrażamy sobie, że oglądamy to w skali atomowej, tak? To są te atomy jednego polimeru, atomy drugiego polimeru, to są włókna różnej długości i one na końcu, to macie też tutaj powiększone w tym boksie, na końcu mają, tam mają różne końcówki, mają takie miejsca w tym polimerze, które w czasie powstawienia tego polimeru można uzupełniać różnymi grupami chemicznymi. I tam są takie specjalne grupy, które oni nazywają sacrificial, czyli przeznaczone ofiarnie, grupy ofiarne, których jedyną funkcją jest to, że jeżeli to zostanie pęknięte, to jest przewidziane, że on pęknie dokładnie w tym miejscu i to, co powstanie, te końcówki, które będą reaktywne, będą chciały ze sobą ponownie przereagować. Czyli został zaprojektowany ten polimer z myślą o tym, że jeżeli zostanie przecięty, jeżeli gdzieś tam coś zostanie naderwane, zostanie rozsunięte, to te końcówki, które pozostaną, będą chciały się ze sobą połączyć. Ot i cała sztuka. Wydawałoby się, że proste, ale w rzeczywistości oni po prostu musieli taki materiał wymyślić. No i go wymyślili. Opracowali pewien konkretny tego typu samoleczący się elastomer, zbudowali robota i tutaj jest ten malutki element inteligencji polegający na tym, że ten materiał, to jest materiał, z którego wykonano światłowód. Wykonano materiał, w którym przewodzone jest światło, ten nasz materiał leczący się. Więc to jest robot, który posiada czujniki na końcu swoich nóżek i kiedy sygnał z tych czujników po środku, tam jest jednostka sterująca, kiedy ten sygnał zaczyna słabnąć, to znaczy, że ten światłowód został zniszczony, uszkodzony, przecięty. I on to w środku analizuje i kiedy następuje to przecięcie, to on spowalnia, to on się zatrzymuje, to on unieruchamia tę nóżkę na jakiś określony czas. I tam jest taki prościutki algorytm. Słuchajcie, nazywanie tego sztuczną inteligencją byłoby grubym nadużyciem, no ale powiedzmy sobie, który zmienia zachowanie się tego robota w zależności od tego, jak mocno jest uszkodzony. On się powstrzymuje na jakiś czas, chodzi nieco inaczej, przemieszcza się nieco inaczej, on czeka, aż to się tam w środku zaleczy i potem znowu chodzi normalnie. Więc rzeczywiście, kiedy ogląda się te filmy z tego pełzającego robota, jak on zostaje tam uszkodzony, no to rzeczywiście wygląda to troszeczkę, na tym w sumie polega sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest udawana inteligencja, więc to wygląda rzeczywiście troszeczkę tak jak jakieś zwierzątko. Oni tu używają w pewnym miejscu słowa animal, mówią nasze zwierzątko, coś tam, coś tam. Wygląda jak zwierzątko, któremu uszkodzimy nogę, zaczyna kuleć, no ale no, więc to udaje coś, co u zwierząt jest jakimś tam zachowaniem adaptacyjnym. No ale powiedzmy sobie. No więc tyle. Więc gdybyście chcieli stworzyć sobie jakiś fajny, sympatyczny scenariusz w głowie, taki idealny, jakiś dystopijny na przyszłość, no to mamy już coś, co gada jak człowiek, mamy już coś, co potrafi samo siebie leczyć, zatrzymać się, naprawić samego siebie. Ja od razu pomyślałem o Terminatorze. Nie wiem, czy macie też takie same skojarzenia filmowe. Tak, coś, co biega, lata, wygląda jak człowiek, gada, jest niezniszczalne, samo siebie naprawi jeszcze i jeszcze jest uczone podbijania państw. Ale spokojnie, za chwileczkę już rekiny. A na koniec zajmiemy się tym, w jaki sposób rekiny tygrysie pomagają w zbadaniu ekosystemów morskich. Ale wybaczycie mi na pewno, bo jesteście fajni, jeszcze jedną rzecz. Mam tu przyszykowaną niespodziankę. Wyszła moja nowa książka. Wyszła teraz świeżutko i może mi wybaczycie, że na sam koniec po tym króciutko o niej opowiem. Także jeżeli chcecie mi sprawić przyjemność, to nie wyłączajcie natychmiast po tym, jak skończę opowiadać o rekinach tygrysich. Co tu nastąpiło? Prosta rzecz, ale ładna i postanowiłem się nią z wami podzielić, bo po prostu jest fajna. Mianowicie na Bahamach są takie łąki. Łąki wodorostowe. One wyglądają w ten sposób. Tu mamy fotkę przedstawiającą typową łąkę wodorostową. To są wielkie, słuchajcie, ekosystemy i są z różnych względów istotne. Gdybyście się zastanawiali, dlaczego biolodzy interesują się łąkami wodorostowymi, no one, słuchajcie, i one porastają. Tu macie, słabo na tym miejscu widać, ale to są Bahamy.
to są łąki na Bahamach, czyli potężne, słuchajcie, dziesiątki, setki tysięcy kilometrów kwadratowych dna morskiego, porośnięte takimi majestatycznymi łąkami. One są oczywiście piękne, tam mamy całe bogactwo różnych istotek, które tam żyją. One też są istotne, dlatego że to są rośliny. Tak? Jedni będą to mówili, że to są glony, ale tak w szerokim sensie to są rośliny. Czyli wiążą węgiel i oni mówią, no to też jest istotne jest ze względu na nasze zrozumienie, jak węgiel krąży w przyrodzie. Więc ogólnie jest ważne, żebyśmy zrozumieli te łąki wodorostowe, no ale nie jest łatwo je zbadać. Słuchajcie, z satelity coś tam widać, że to płytkie dno morskie jest tam tu bardziej zielonkawe, a tu mniej zielonkawe, ale ekosystemów morskich, ekosystemów dna morskiego i dna oceanu nie da się tak łatwo badać jak ekosystemów lądowych. Wiecie, dzisiaj mamy już mapy ekosystemów lądowych co do metra kwadratowego niemalże zrobione. Latają sobie satelity analizowane, to jest na tysiące sposobów. Kiedyś Wam zresztą opowiadałem w Czytamy Naturę o projekcie policzenia wszystkich drzew w Afryce. No i teoretycznie da się coś takiego już dzisiaj zrobić. Natomiast z tym nie. Tamto światło jednak się rozprasza. Nie da się tak po prostu zajrzeć. No więc co? No więc fajnie by było to zbadać. Natomiast nurkowanie w tych miejscach, sondowanie tego, to nie jest prosta robota. Wykorzystajmy tygrysy. Wykorzystajmy rekiny tygrysie. Nie wykorzystamy tygrysów do tego. Rekiny tygrysie lubią te łąki. To jest punkt numer jeden. Biolodzy morscy wiedzą doskonale, że rekiny tygrysie uwielbiają przebywać. Wyobraziłem sobie właśnie te tygrysy puszczone na Bahamy, żeby nam... Okej. Rekiny tygrysie lubią łąki, te wodorostowe i przebywają głównie w ich otoczeniu. Więc kiedy się śledzi, mamy sondy jakieś tam GPS-owe montowane na rekiny, już się robi takie rzeczy, wychodzi z tego, że one głównie się kręcą w okolicach tych łąk, nie opuszczają ich zbyt daleko. No to pięknie, no to słuchajcie, zamontujmy kamery i zostało wybranych tam do pierwszej wersji badania chyba 20 mniej więcej rekinów, później części z nich chyba 7, tak, siedmioro właściwie rekinom zamontowano kamery, w tym jednemu osobnikowi, jakiś tam był szczególnie zasłużony dla nauki, dostał kamerę 360 stopni w wysokiej rozdzielczości, słuchajcie. Piszą tam, to takie fajne też, że to był pierwszy przypadek zamontowania kamery 360 stopni na jakimkolwiek zwierzęciu morskim. Nawet najwyraźniej został przekroczony jakiś ważny tutaj próg. No więc pierwszy przypadek zamontowania kamery w wysokiej rozdzielczości rekinowi tygrysiemu i w ogóle jakiemukolwiek zwierzęciu morskiemu i one sobie z nimi pływały. Piszą, że to wszystko było bardzo etyczne, że cała procedura schwytania rekina, zatrzymania go, przyczepienia mu do płetwy grzbietowej tej kamerki i wypuszczenia zajmowała średnio 12 minut. Czyli no powiedzmy sobie, że gdzieś tam ktoś nad tym czuwał, żeby to było etyczne. Inna ciekawostka, zastosowano samoniszczące się, widzicie, tu mamy samoleczące się materiały, a tam zastosowano samoniszczące się materiały biodegradowalne, czyli przymocowywano tę kamerę do płetwy grzbietowej czymś takim, co zaplanowano, że ulegnie korozji pod wpływem wody morskiej w ciągu około tam 12 do 24 godzin. Czyli była doba filmowania. I potem dzięki swojej wyporności to wypływało na powierzchnię i nadawało sygnał. Czyli złapali te rekiny, przyczepili i po dobie pływali normalnie z GPS-em, patrząc, gdzie to będzie tam na powierzchni pływało, zebrali ten materiał i dzięki temu rzeczywiście dostali, słuchajcie, te rekiny to pływają jak szalone, zobaczcie, tu macie Bahamy, a to jest duży archipelag, słuchajcie, to nie jest jakieś tam pitu-pitu, to jest, przydałaby się mapa w szerszej skali. W każdym razie mamy wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, tutaj mamy Bahamy, tu mamy Karaiby, no to są, słuchajcie, busy beavers, to znaczy to są rzeczywiście pilne były te rekiny, pływały tu i w te, w tamtą, nie próżnowały. No ale dzięki temu mamy mnóstwo nowego materiału filmowego i oni piszą, że udało się poprawić o ileś tam procent oszacowania tego, gdzie konkretnie i w jakich miejscach konkretnie są te łąki. Czyli w praktyce efektem tego badania była lepsza mapa łąk wodorostowych u wybrzeży Bahamów. Ale no, jak wszyscy dobrze wiemy, w nauce nie zawsze chodzi tylko o ten efekt końcowy. Proszę bardzo, 90,
2000 km kwadratowych. To jest 1/3 Polski, słuchajcie. Takie łąki. I to tylko w tym jednym miejscu. No piękne, piękne. I tyle. Ostatni odcinek przed świętami, także dziękuję Wam za kolejny rok wspólnego czytania natury, a na koniec, jeżeli ktoś z Was bardzo nie chce słuchać, jak opowiadam o swojej książce, to się nie obrażę, a ci, którzy chcą, wyszła właśnie, trudno powiedzieć, co nauka mówi o rasie, chorobie inteligencji i płci. Ja w Czytamy naturę zwykle nie mówię o tych naukach o człowieku. Niewiele o nich mówię, rzadko wchodzę w takie tematy jak inteligencja, jak badania inteligencji, jak płeć, jak definicja płci, jak korekta czy też tranzycja. To są tematy, które są nie tylko istotne naukowo, ale to są też tematy, które są bardzo istotne społecznie, wręcz politycznie. One są zideologizowane. Tu jest o COVID-zie na przykład, o czym ja za dużo publicznie nie mówię. Powiem Wam szczerze, jak jest. To są na tyle trudne tematy, że ja nie lubię o nich mówić, bo sami widzicie, jak wygląda mówienie w Czytamy naturę. To jest takie mówienie, co mi ślinę na język przyniesie, jest bardzo swobodne. A to, żeby było ok, musiałem naprawdę bardzo uważnie rzeźbić, żeby było wszystko w porządku. Natomiast gdybyście się zastanawiali, to jest taka moja wersja odpowiedzi na tego typu pytania. To jest tak po mojemu, zrobione na końcu, słuchajcie, porządna bibliografia, jeżeli sobie zobaczycie to. No to jest robione, jak Czytamy naturę. To są po prostu, słuchajcie, to jest wszystko na badaniach naukowych. Ja jestem przecież, wiecie, kim ja jestem. Ale to są pytania typu, czy są rasy? Co to są rasy? Czy się istotnie różnią od siebie biali ludzie od czarnych ludzi? Czym jest rasa, czym jest grupa etniczna? Potem mamy, co to jest inteligencja? Czy inteligencja musi być logiczno-matematyczna, a może przejawem inteligencji jest umiejętność zasiania roślin i ich wyhodowania, albo namalowania czegoś, albo inteligencja sportowa, albo emocjonalna. Jak się mierzy inteligencję? Kim są najinteligentniejsi ludzie świata? Ci ludzie, co mają 180-190 IQ rzekomo. Czy da się w ogóle mierzyć inteligencję w takim zakresie? Czy są związki pomiędzy rasą i inteligencją? Co z tymi wynikami? Co z nimi zrobić? Z czego one wynikają? Bo od razu spoiler, są. To znaczy, jeżeli się przetestuje takimi standardowymi testami IQ ludzi o różnym kolorze skóry, to wyjdą różne wyniki. I co? I co z tego wynika? Co, o czym to świadczy tak naprawdę? Choroba. Jak chory muszę być, żeby to można było nazwać chorobą? Corocznie definiowane są nowe choroby. Jak się definiuje nowe choroby? Czym są zaburzenia psychiczne? Bo już nie mówimy choroby psychiczne. Jak się definiuje nowe zaburzenia psychiczne? Czy żałoba po śmierci żony jest zaburzeniem psychicznym? Kiedy zaczyna być zaburzeniem psychicznym? Czy istnieją modne zaburzenia psychiczne? Czym jest naddiagnozowywanie, medykalizacja? Czyli coraz więcej leków, suplementów i chorób i definicji chorób w naszym życiu. To dobrze czy źle? Płeć, na koniec, ostatni rozdział, ile jest tych poziomów, ile jest płci, tak naprawdę nie odpowiada na to pytanie, mówię troszeczkę lepiej, troszeczkę mądrzej. Ile jest poziomów płci, na jakich poziomach mówimy o płci? Czy ludzi da się rzeczywiście jednoznacznie podzielić na kobiety i na mężczyzn? A co z tymi przypadkami, kiedy to jest kłopotliwe? Co to jest interpłciowość? Co to jest transpłciowość? Także jak sami widzicie, już nie będę Was zamęczał dłuższą listą, ale stwierdziłem, że wychodzę troszeczkę z mojej własnej, prywatnej strefy komfortu, z mówienia o elastomerach i o sztucznej inteligencji i o czujnikach GPS, o rzeczach owszem bardzo fajnych, ale jednak no może troszkę bezpiecznych. Pomyślałem, że się wystawię i napiszę taką książkę. Zobaczymy, co z tego wszystkiego będzie. Moim skromnym zdaniem jest to taka droga środka. Próba takiego na spokojne rzeczywiście zastanowienia się nad tym wszystkim. A co z tego wyszło, to się jeszcze okaże. Dzięki wielkie, wesołych świąt i do zobaczenia w nowym roczku 2023. Cześć i papa.